poniedziałek około godziny 13 do pożaru doszło w zakładzie przetwórstwa drzewnego, który mieści się przy ulicy Przemysłowej w Kornicy na terenach inwestycyjnych gminy Końskie. Na miejscu pracuje 15 jednostek straży pożarnej. Nieoficjalnie wiemy o jednej osobie rannej. Pożar w tej chwili jeszcze nie jest opanowany. Pali się budynek o wymiarach 40x7. Około 5 metrów wysoki. W tej chwili 15 jednostek Straży Pożarnej działa na miejscu. No robimy wszystko, żeby pożar opanować i żeby nie przedostał się na sąsiednią halę i na silos, w którym są składowane trociny. Dysponowane są samochody z dużą ilością wody, ponieważ to będzie wymagało dużych ilości środków gaśniczych, żeby ten pożar po opanowaniu ugasić. No i dysponujemy też sprzęt ochrony dróg oddechowych, ponieważ są tam duże ilości materiałów, które wytwarzają różne toksyczne substancje, więc to gaszenie w środku na pewno potrwa wiele godzin i chcemy się zabezpieczyć, żeby jak najszybciej doprowadzić do ugaszenia tego pożaru, no i żeby jak najmniejsze straty z niego wynikały. Pomieszczenie prawie w całości objęte jest pożarem. Strażacy walczą, aby ogień nie przedostał się na sąsiednią halę i silos przeznaczony na trociny. Na miejscu na godzinę 15 pracowało 15 jednostek straży pożarnej. Według naszych nieoficjalnych informacji jedna osoba została przewieziona do szpitala. Nieoficjalnie mówi się, że pożar rozpoczął się od wybuchu beczki z farbą lub olejem. Na wieści oficjalne trzeba będzie poczekać i na pewno do tematu będziemy wracać.